O roli lokalnych koncesjonowanych telewizji dyskutowano w minioną środę w Senacie. Działające w kablówkach lokalne telewizje od 30 lat sprawują istotną obywatelską misję, ale nie taką, jaką znacie z ogólnopolskich mediów. O naszej opowiadał film, jaki prezentowaliśmy na naszej antenie w dniu debaty. Mówiliśmy o niej również w parlamencie. Jeśli patrzymy na społeczeństwo 15+, to ostatnie badanie mówi, że ponad 5 milionów 200 tysięcy to jest widownia telewizji lokalnych. Jeśli patrzymy na całą populację, to jest 7 milionów 800 tysięcy. Tyle osób deklaruje, że zna i ogląda telewizje lokalne, więc łatwo sobie wyobrazić, jak ogromny zasięg te telewizje mają. Nasze telewizje są swoistym archiwum, z którego wiedzę czerpać mogą naukowcy i badacze. My jesteśmy kronikarzami naszych miast, miasteczek i naszych powiatów. To nasze archiwa zawierają godziny nagrań dokumentujące najważniejsze wydarzenia regionu. Wydarzenia, postaci, bohaterów. My w telewizjach lokalnych tworzymy społeczności. Korki na drodze, wypadek w sąsiedztwie, to o czym mówiła już moja poprzedniczka, eksmisja rodziny z małymi dziećmi, woda zabarwiona na czerwono w zatoce, spalony dom i pomoc w jego odbudowie, szarpanina z policją na ulicy, dziura w chodniku czy pyton na osiedlowym podwórzu. Gdzie wtedy jesteśmy? Jesteśmy na posterunku, najbliżej jak się da. Pomagamy, nagłaśniamy, informujemy, przekazujemy informacje z pierwszej ręki. Mówiąc o telewizji, myślimy o wiodących stacjach z ogromną ogólnopolską widownią i astronomicznymi wręcz budżetami. Pośród tych wielkich graczy jesteśmy my, dziennikarze z wielką pasją, z znajomością regionu. Pośród gwiazd żurnalistyki z popularnych ogólnopolskich programów są ludzie w lokalnych redakcjach, którzy wypełniają swoją misję najbliżej widzów. Dla nas dziennikarzy lokalnych po drugiej stronie ekranu jest człowiek, którego znają, a nie clickbait czy sensacja. O pracy podczas pandemii mówiła Bogda Orzechowska z telewizji Suwałki. Skupialiśmy się na szybkiej i rzetelnej informacji. Wiedzieliśmy, że nie ma nic trudniejszego dla widza niż lęk przed niewiadomą, a brak rzetelnej wiedzy to fake newsy, panika i teorie spiskowe. Człowiek świadomy i doinformowany im nie ulega. 11 marca 2020 roku wszystkie ogólnopolskie media mówiły o dramacie w Lombardii. Epidemii, tysiącach zgonów, braku wszystkiego, co mogło być potrzebne w walce o ludzkie życie. Tego dnia suwalski ratusz zwołał konferencję prasową, sztab kryzysowy i lokalny sanepid mówił o przygotowaniach, a ja postawiłam telefon na statywie i transmitowałam to wydarzenie na Facebooka, na żywo. Za parę godzin ten przekaz miał 30 tysięcy odtworzeń. To połowa mojego miasta. Dla drugiej połowy dałam to samo na antenę, bo żadna duża telewizja nie powiedziała lokalnym mieszkańcom, że w ich mieście ktoś walczy o to, by nie było drugiego Bergamo i że musimy współdziałać, żeby to się udało. Masz objawy, zadzwoń do sanepidu. Popłynęło z każdego chyba ekranu. My dodatkowo daliśmy listę podlaskich sanepidów z telefonami i pobrano tę tabelkę 70 tysięcy razy. Lokalne telewizje stały się źródłem kompleksowej informacji i przewodnikiem po zupełnie nowej i bardzo trudnej rzeczywistości. Ludzi zalewała lawina komunikatów, których po prostu nie zapamiętywali. My przekładaliśmy je na język codziennych sytuacji i to zadziałało. Kiedy zrozumiałam, że mój trzyosobowy zespół może nie udźwignąć tego, co przecież dopiero się zaczynało, zdarzył się obywatelski cud. Zaczęli zgłaszać się do nas niezwykli wolontariusze, prawnicy, specjaliści od zarządzania kryzysowego, medycy. Staliśmy się fabryką rzetelnej, potrzebnej informacji i nowym obywatelskim punktem kontaktowym. Ktoś nie wiedział, pytał. Nasza opublikowana odpowiedź rozwiązywała problem w kilkuset domach jednocześnie. Taka była moc i skuteczność naszej lokalnej informacji. Opowiedziała też senatorom o innej kryzysowej sytuacji. 2 tygodnie temu na jednym z suwalskich osiedli mieszkaniowych odkopano pocisk artyleryjski. Zdjęcia widzieliście państwo w filmie.
Policja otoczyła wykop taśmą, odjechała, zostawiając na miejscu funkcjonariusza w aucie na cywilnych numerach. Oficer prasowa, pytana przez komunikator o ewentualną ewakuację, odesłała nas do saperów. Ci przyjechali 18 godzin po odkryciu niewybuchu. Środek osiedla. Gdy rano dzieci poszły do szkół, rodzice do pracy, a seniorzy po zakupy na śniadanie, ewakuowano osiedle. Saperzy zrobili swoje, szczęśliwie nic nie wybuchło. Odjechali, a do mnie zaczęły płynąć informacje, pytania. Podacie informacje, kiedy możemy wrócić do domu? Dowiedzieli się tego od nas, bo żadna służba nie powiedziała im ani o pojawieniu się kryzysu, ani o jego zażegnaniu. To może właśnie dlatego mówią o nas telewizje dobrych wiadomości. Ja mam to szczęście, czy tak jak tu niektórzy mówią, nieszczęście, że mamy w naszym portfolio telewizję. Oprócz tego mamy 5 koncesji radiowych. W Radomiu mamy telewizję. Oprócz Radia Rekord w Radomiu mamy też lokalną gazetę, 10 tysięcy nakładu, lokalny duży portal. I tak naprawdę mam bardzo fajne porównanie, jak wygląda kwestia sprzedaży reklamy w poszczególnych mediach. W naszej skali, w naszym wypadku, przychody reklamy telewizyjnej, na przykład w porównaniu z przychodami z radia, to jest mniej więcej 30 razy więcej z radia niż z telewizji. Nazywam się Elżbieta Samsel-Czerniawska. Jestem dziennikarką, operatorem kamery, księgową i dziennikarką radiową, bo jakoś muszę na tę telewizję zarabiać. Dziękuję. Parlamentarzyści jednomyślnie opowiedzieli się za koniecznością wsparcia lokalnych koncesjonowanych telewizji i złożyli ważne deklaracje. Nie wszystkie telewizje mają nawet pieniądze na to, żeby zatrudnić dodatkowego dziennikarza. W związku z czym to są, po pierwsze, dosyć małe pieniądze z punktu widzenia wielkości budżetu w skali kraju. A z drugiej strony jest to niezwykle istotne, żeby lokalni obywatele, mieszkańcy w lokalnych społecznościach byli informowani o tym, co się dzieje za miedzą, w sensie w lokalnych władzach, bo dzięki misji telewizji publicznej wie, co robi rząd, ale nie wie, co robi lokalna władza. A te lokalne władze mają różne, rozmaite pomysły, które mogą się obywatelom nie podobać, a o których się oni dowiedzą w ostatnim momencie. Wielogodzinną debatę i szereg senackich wystąpień oraz deklaracji podsumowała senator Magdalena Kochan. Państwa rola i to, że jesteście dzisiaj, to, że poznaliśmy wasze środowisko, jest naprawdę czymś ogromnie ważnym, bo wy sami siebie nawzajem poznaliście i wiecie, że Suwałki nie są samotne. Że jest ktoś w Poznaniu i w Goleniowie, kto myśli podobnie i ma podobne do was problemy. Większy może więcej. A ja senacko obiecuję. W Senacie nigdy nie procedujemy bez zdania środowiska, którego rozwiązanie prawne dotyczy.